Konferencja o gospodarowaniu energią. Bydgoszcz informuje. W dniu dzisiejszym w Bydgoszczy spotkaliśmy się z samorządowcami z całej Polski, z przedstawicielami świata nauki, Politechniki Śląskiej, Bydgoskiej, ażeby dyskutować o wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami w czasie gdy ceny energii, ceny mediów gwałtownie rosną, jest niestabilna sytuacja. Dyskutowaliśmy i dowiedzieliśmy się w jaki sposób w przyszłości możemy sami zagospodarować energię, którą wiele samorządów już produkuje, czy to z fotowoltaiki, z biogazu, czy też z odpadów komunalnych i jakie wyzwania i jakie są pilne potrzebne zmiany legislacyjne, a w prosty sposób mogli tą energię sami na własne potrzeby wykorzystać. Czy transformacja energetyczna w gminach to innowacja czy konieczność? O tym rozmawiali w młynach Rotera uczestnicy konferencji zorganizowanej przez zespół do spraw zarządzania energią w Urzędzie Miasta. Kryzys cenowy na rynku energii zmusza samorządy do jeszcze większej aktywności w obszarze transformacji energetycznej. W Bydgoszczy moc odnawialnych źródeł energii na miejskich budynkach przekroczyła właśnie milion watów. Niestety, brak rozwiązań ustawowych ułatwiających budowę i autokonsumpcję z własnych źródeł energii, dławi ciągle lokalny potencjał. O tym, jak temu zaradzić, rozmawiali samorządowcy na Bydgoskiej Konferencji. Nie zabrakło też praktyków z dziedziny obrotu energią, przedstawicieli uczelni i stowarzyszeń działających na rzecz klimatu. Dyskutowano o problemach, wyzwaniach i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Wśród innowacyjnych rozwiązań w gminach jest na przykład tworzenie klastrów i spółdzielni energetycznych. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk rzuciła nowe światło na możliwe sposoby wyjścia z kryzysu na rynku energii. Więcej na www.bydgoszczinformuję.pl